W ostatnim czasie nasz kraj doświadczał tragicznych wydarzeń związanych z powodziami. Wiele osób straciło swoje miejsce zamieszkania, poczucie bezpieczeństwa, ale również doświadczało ogromnego stresu i obciążenia emocjonalnego. W dzisiejszym odcinku chciałabym porozmawiać o interwencji kryzysowej, o tym jak radzić sobie z kryzysami psychicznymi w sytuacjach ekstremalnego stresu, ale także i w innych sytuacjach, których możemy doświadczać rozwodu, utraty pracy czy zmiany szkoły, na przykład w przypadku dzieci. A więc jak sobie radzić, jak o siebie zadbać, jak rozmawiać z osobami, które doświadczają kryzysu i czemu nie dopytywać o szczegóły. O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku zapraszam. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy, od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. A z nami Marta Rouba, psycholog i psychoterapeutka z fundacji nagle sami, która pomaga osobom doświadczającym straty, żałoby, ale również kryzysów. Wiem, Marta, że też specjalizujesz się w pierwszej pomocy psychologicznej i zarządzaniu pomocą humanitarną. Cześć. Cześć Paulina, bardzo dziękuję. A więc chciałabym, żebyśmy zaczęło od takiego przedstawienia tego, czym jest kryzys. Mm. Kryzys często jest związany z jakąś zmianą, często ze zmianą życiową, tak jak wspomniałaś. Może to być rozwód, może to być utrata pracy, jakieś różne inne wydarzenia, czy tak jak u nas w fundacji, śmierć bliskiej osoby. Jest to ogromna zmiana życiowa, która gdzieś powoduje w nas no, taki moment, w którym my musimy się na nowo przystosować. Musimy trochę zatrzymać się i zobaczyć, spojrzeć na to nasze życie. I jeszcze raz na nowo się do niego przystosować, zobaczyć, jak możemy siebie teraz wesprzeć, jak możemy dalej je poukładać, tak żeby to jakoś dla nas też było dobre, czy dla naszej rodziny. Więc tak naprawdę my nie potrafimy uniknąć kryzysu w naszym życiu. Kryzys jest dość naturalnym elementem życia. Są też w ogóle kryzysy rozwojowe. To są takie kryzysy, o których mówimy, że one naturalnie się wydarzają w danym momencie życia. Mhm. Kryzysy rozwojowe najczęściej zdarzają się też u dzieci, u młodzieży. Na przykład kryzysem rozwojowym będzie opuszczenie domu rodziny. I pójście na, na studia. Jest to taki kryzys rozwojowy, który każdy przeżywa, albo jak nie na studia, to do pracy po prostu związany ze zmianą życiową, która się dzieje i tą koniecznością takiego ponownego przystosowania się. Często też z kryzysem jest związany taki pierwszy szok, poczucie no, zagubienia może takiego właśnie nieodnalezienia się w nowej rzeczywistości. I to z jednej strony też są normalne objawy kryzysu, które nie zawsze będą wymagały wsparcia, psychoterapeutycznego, można powiedzieć. Też tutaj myślę, że może jak sobie to poukładamy, to mhm. warto zacząć od tego, czym w ogóle będzie to wsparcie, bo wsparcie w trudnej, kryzysowej sytuacji, każdy go potrzebuje, po prostu wsparcie potrzebuje każdy, tylko te wsparcie może mieć, yy, może różnie wyglądać. Nie każdy będzie od razu potrzebował wsparcia terapeutycznego, nie każdy będzie też potrzebował długotrwałych oddziaływań czy korzystania z psychoterapii czy korzystania nawet z interwencji kryzysowej, to wiadomo, będą już e, różne sytuacje, które zależą od tego, co się wydarzyło i, i kiedy. Powiedzmy właśnie, czym jest ta interwencja kryzysowa? tak interwencja kryzysowa w ogóle będzie takim zbiorem oddziaływań które my możemy zastosować właśnie w sytuacji kryzysu interwentem kryzysowym może ale nie musi być psycholog może też to być inna osoba która jest wyszkolona z odpowiednio z interwencji kryzysowej i, i działa w tym w tym obszarze i to zawsze będzie Taka forma pomocy, która też, żeby jej nie mylić od razu z psychoterapią czy z takim długotrwałym oddziaływaniem, ona jest nakierowana na to, żeby w danym momencie pomóc osobie zadbać o siebie i o to, co się dzieje z jej życiem no, w tej sytuacji kryzysowej, więc gdzieś tutaj zabezpieczyć, zobaczyć, co się dzieje, gdzie ja mogę się zwrócić po pomoc. To interwencja kryzysowa też często polega na <laughs> tworzeniu takiego planu. My razem z osobą, która do nas przychodzi, tworzymy plan pomocy. Skupiamy się na tym, co dana osoba może zrobić, żeby siebie wesprzeć w danym momencie, czy gdzie może się zwrócić po pomoc, czy też patrzymy na to, co się dzieje. E, oczywiście nie dopytujemy, nie wchodzimy tam w treści, tak jak rozmawiałyśmy, ale bierzemy to, co, z czym dana osoba do nas przychodzi. I staramy się tutaj gdzieś razem z tą osobą zaplanować to, jak ona może dalej działać. Wiadomo, że interwencja kryzysowa będzie zależała od kryzysu. Tak jak powiedziałaś, interwencja w przypadku katastrof, czy wojny, czy w takich sytuacji, które gdzieś dotykają całość populac jakiejś populacji będzie wyglądała trochę inaczej niż indywidualna interwencja kryzysowa, kiedy przychodzi do nas po prostu jeden człowiek w danym kryzysowym momencie swojego życia i dostosowujemy tą interwencję do tego co się wydarzyło i do tej osoby. Bo mm -hmm. w przypadku tutaj takich ogólnoskalowych wydarzeń to w interwencję kryzysową będzie nam też wchodziła pomoc humanitarna. Będzie wchodziła też pomoc związana z zabezpieczeniem miejsca schronienia po prostu czy zabezpieczeniem materialnym, czy z zabezpieczeniem, jeżeli chodzi o żywienie o bezpieczeństwo i takie podstawowe potrzeby. To też jest częścią interwencji kryzysowej. Tak, tak, tak to mhm. też będzie częścią interwencji kryzysowej, o tak samo częścią interwencji kryzysowej w przypadku rozwodu, jeżeli my widzimy, że osoba jest w bardzo trudnej sytuacji, może też być przekierowanie na przykład osoby do darmowej porady prawnej. Mhm. Więc ta interwencja trochę ma taki szerszy zasób niż tylko zaopiekowanie się emocjami, aczkolwiek to też tam jest włączone. Jest to takie całościowe spojrzenie na to, w jakiej sytuacji znajduje się osoba i co teraz możemy zrobić, żeby tej osobie w tej sytuacji pomóc i żeby ona sobie mogła też sama pomóc w tej sytuacji lepiej. I właśnie, jakbyśmy to jeszcze tutaj wyjaśniły, czemu interwencja kryzysowa, a nie psychoterapia w takich, w takich momentach. To też tu myślę, że ważny jest cel. No bo celem psychoterapii, każdy sobie ustala oczywiście indywidualny cel na psychoterapii i jest to, ogólnie pracuje się nad czymś przez długi termin, dłuższy czas. Wybiera się ten jeden cel i. Zakładamy, że ta osoba ma zasoby, ma możliwości, żeby przychodzić co tydzień pracować, że też ona jest na tyle stabilna i w dobrej sytuacji, że może z tej psychoterapii korzystać. Jeżeli osoba przychodzi w kryzysie, coś się dzieje cały czas, coś jest trudne dla jej emocji, sprawia też, że jest jej trudniej funkcjonować, że się zmaga z różnymi objawami, które mogą być związane właśnie z tymi problemami adaptacyjnymi, czyli problemy ze snem, czy problemy z e, gdzieś tutaj apetytem na przykład, no to nie wchodzimy od razu w takie oddziaływania terapeutyczne i nie wchodzimy w te treści, tylko idziemy najpierw w kierunku tego, żeby zaopiekować się. O tym, co się dzieje na tu i teraz. Myślę, że to też jest ważne, żeby sobie ustalić po prostu priorytety działania i że tutaj gdzieś ta interwencja kryzysowa po prostu będzie bardziej skuteczna na dany moment, bo pozwoli o sobie dojść do takiego poziomu stabilności, w którym może no, skorzystanie z psychoterapii będzie bardziej korzystne, albo nie będzie w ogóle potrzebne, bo to też nie u każdego oczywiście w kryzysie będzie potrzebne oddziaływanie psychoterapeutyczne. I jak wygląda ta pierwsza, ta pierwsza sesja? Jak się do niej przygotować? Czy muszę się jakoś przygotowywać? Myślę, że tutaj też będzie bardzo dużo różnych możliwości, mm -hmm. bo no, jeżeli chodzi o samą sesję, my mamy też różne formy. W zależności od tego, co się wydarzyło, to różne formy pomocy mogą być korzystne. Ja mogę posłużyć się przykładem z naszej fundacji. Ja pracuję w Fundacji Naglesami i my pomagamy osobom w żałobie i po stracie. I prowadzimy też ogólnopolski telefon wsparcia 800-108-108. To jest taki mhm. bezpłatny telefon, na którym właśnie dyżurują psycholodzy, którzy są przeszkoleni z interwencji kryzysowej, wiedzą jak wspierać i odbierają ten telefon od poniedziałku do piątku, tam w określonych godzinach, pomagając osobom, które się do nich zgłaszają. I często są to osoby, które no przede wszystkim są w. Albo w silnych kryzysach, albo po stracie bliskich osób, no to też jest bardzo kryzysowe doświadczenie, które się zgłaszają, no na taki telefon można zadzwonić tak naprawdę od razu, nie ma takiego limitu, że trzeba poczekać tyle i tyle, żeby móc zadzwonić na telefon wsparcia, czy żeby skorzystać z pomocy. I tak naprawdę, jeżeli osoba wewnątrz czuje, że no coś się przytłacza, że nie daje rady, że te emocje są tak silne, albo że nie ma tych emocji, jak chciałaby je mieć, no wszystkie te takie rzeczy, które sprawiają, że my czujemy, że. Nie wiemy, co się dzieje, i chcemy, żeby ktoś nam pomógł, to już jest dobry moment, że możemy zadzwonić, możemy porozmawiać, to też jest tak, że skorzystanie z telefonu wsparcia w ogóle jest niezobowiązujące. To nie jest tak, że jak ja zadzwonię i skorzystam z telefonu wsparcia, to ktoś się o tym dowie. Będę musiał dalej korzystać z tej pomocy. Będę nie wiem, zobowiązany podać imię, nazwisko, adres. i To wiesz, tajemnica tak. zawodowa, prawda? O, Dokładnie. Mhm. Też oczywiście obowiązuje tajemnica na takim telefonie, ale też telefony wsparcia często są anonimowe, można zadzwonić, nawet nie trzeba się przedstawiać, tylko można powiedzieć, co się wydarzyło, z czym się zmaga. I wspólnie z tym psychologiem, który dyżuruje tam interwentem, bo to jest właśnie u nas, są to psycholodzy, którzy są przeszkoleni z interwencji kryzysowej, można znaleźć taki plan, co ja dalej mogę robić, żeby mm. troszkę się odnaleźć w tym, co się wydarzyło, żeby rzucić trochę światła na ten ciemny tunel, który nagle się przed nami pojawił i pomóc sobie jakoś ustalić, co dla mnie będzie najlepsze w danym momencie, czy to będzie wizyta u psychologa, czy to będzie wizyta u psychiatry. Czy to będzie wizyta u interwenta kryzysowego, ale stacjonarnie, wiem, skorzystania z pomocy ośrodka interwencji kryzysowej, czy jeszcze jakieś inne wsparcie? No to myślę, że tutaj takie telefony wsparcia, które też są ogólnopolskie, czy to nasz telefon, o którym wspomniałam, czy inne, które też można znaleźć w internecie, będą bardzo pomocne. Tak samo można się umówić na konsultację stacjonarną, po prostu do psychologa. I, po, I na tej konsultacji opowiedzieć o tym, co się dzieje, dlaczego, od jak dawna, co się wydarzyło, i wtedy zobaczyć po prostu, czy to jest moment właśnie na jakieś wsparcie psychologiczne, czy to jest moment na interwencję kryzysową. To dobry specjalista będzie też potrafił to rozróżnić i nami trochę pokierować. Jeżeli my zupełnie nie wiemy, to istnieją takie miejsca jak ośrodki interwencji kryzysowej, o których też wspomniałam. To jest taki ośrodek, który znajduje się w każdym większym mieście w Polsce, i tam można. Od razu dostać pomoc. One też są bezpłatne. Tam dyżurują właśnie i psycholodzy, i interwenci, i też lekarze psychiatry często e, też właśnie tam bywają. Jest to taka pomoc, którą my możemy uzyskać od razu. Możemy tam przyjść, porozmawiać i opowiedzieć, co się wydarzyło albo z czym my mamy problem, co jest dla nas trudne w danym momencie. I wspólnie gdzieś z tym zespołem specjalistów zobaczyć, jaka dla mnie jest najlepsza droga. No to też są takie miejsca, że jeżeli my na przykład żyjemy w przemocowym związku i nie wiemy, co zrobić, to też jak najbardziej możemy się zwrócić do Centrum Interwencji Kryzysowej. To jest właśnie takie miejsce, w którym jeżeli w naszym życiu że dzieje się coś, z czym my nie potrafimy sobie poradzić i nie wiemy, co zrobić dalej, to te miejsca będą bardzo dobrymi miejscami, do których można się zgłosić na początek. Często też mamy różnego rodzaju przekonania, które nas, przekonania myśli, które nas trochę odwodzą od uzyskania pomocy. Na przykład to, że ta osoba, jak ona może zrozumieć to, co ja przeżyłam, straciłam cały dobytek, czy nie wiem, straciłam rodzinę w wypadku. Ta osoba nie zrozumie tego, co, co ja czuję. Może będę musiała mówić o swoich emocjach w tym miejscu, że ktoś będzie się mnie pytał. Ja na nowo przeżyję ten ogromny, ogromny ładunek emocjonalny. No to są naturalne obawy. No, jeżeli my Przeżywamy coś trudnego, to no nie zawsze musimy chcieć się wszystkim dzielić. Niektórych rzeczy też potrzebujemy czasu, żeby w ogóle móc o nich porozmawiać. Więc to jest ważne, żeby pamiętać, że na takiej w ogóle, korzystając z pomocy, ze wsparcia kryzysowego, nie musimy mówić więcej niż my chcemy. Nie wiem, dzwoniąc na telefon wsparcia ja nikt nie będzie nas wypytywał, a powiedz. Co tutaj w związku z tym się wydarzyło, a z relacją? Nie. To nie wygląda w ten sposób, że gdzieś osoba jest pod ostrzałem pytań. Oczywiście pytania są, ale to są takie pytania właśnie bardziej o to, jak w danym momencie osoba funkcjonuje, jak, jakie wsparcie ma dookoła. To też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy. No, czy ma wspierające otoczenie, czy ma nie wiem rodzinę, która może ją też wesprzeć w tym trudnym momencie, czy ma nie wiem partnera, dzieci. Jak wygląda w ogóle sytuacja rodzinna? Więc to bardziej będą takie konkretne pytania, które będą się dotyczyły tego, co się dzieje na dany moment, niż wchodzenia w to, co się wydarzyło, żeby ta osoba gdzieś relacjonowała, opowiadała, bo tego też nie robimy. Zresztą nawet badania nam pokazują, że tutaj no, takie na siłę dopytywanie, czy m, stosowanie właśnie takich technik, które gdzieś sprawiają, że my e, chcemy, żeby osoba coś nam relacjonowała zaraz po traumatycznym czy trudnym wydarzeniu kryzysowym. Czy opowiadała na przykład szczeg o szczegółach, jak się czuje, jak to wyglądało? Dokładnie, no to, że to właśnie może nam zwiększyć ryzyko pojawienia się wtórnej traumatyzacji i takich objawów, które są związane już z zaburzeniem stresu poobrazowego. Mhm. Więc nie wchodzimy tutaj jak najbardziej w coś takiego, i staramy się. Nie dopytujemy. Dokładnie, nie dopytujemy, tak. tylko pytamy o to, co na tu i teraz się dzieje. Czyli dla siebie możemy uzyskać tę pomoc poprzez właśnie zwrócenie się do, do kogoś, kto zajmuje się interwencją kryzysową, zadzwonienie na telefon, e wsparcia. A kiedy ktoś z naszych bliskich doświadcza jakiegoś kryzysu, to co możemy robić, żeby wspierać no właśnie w tym, w tym doświadczeniu? No przede wszystkim warto być. To jest taka najważniejsza rzecz, której my często nie doceniamy, a też w fundacji widzimy, jak ważne to jest i jak bardzo ludzie, którzy doświadczyli kryzysów, ją doceniają. Bo nam się wydaje, że to, że my będziemy, czy będziemy towarzyszyć osobie, czy będziemy obok, to jest za mało. Właśnie. My jak mam od niej zabrać zrok... te emocje? Co mam zrobić, żeby ona nie czuła, przestała być smutna? Mm. To są takie przekonania, które się pojawiają. One wcale nie są wspierające dla tej osoby, bo to, że ja od niej zabiorę smutek, to no, no ona przeżywa żałobę na przykład, więc to jest naturalne, potrzebuje przeżyć ten smutek. Poza tym no, prawda jest taka, że nie zabierzesz tego. Mm -hmm. Cokolwiek by się nie próbowało zrobić, to nie ma takiej siły, która nie wiem, pozwoli zabrać nam czyją żałobę albo pozwoli zabrać nam czyjeś trudne doświadczenia. Po prostu one będą i właśnie tak jak powiedziałaś, będzie ważne, żeby ta osoba, żeby przez nie przeszła, żeby je przeżyła na swój sposób. I to jest ważne na swój sposób, Boże. czyli żebyśmy my byli, towarzyszyli, też bez dawania takich rad, że A, to ciocia Krysia, jak miała żałobę, to chodziła na spacer codziennie przez godzinę, więc może ty też tak rób, będzie ci lepiej. No nie, my nie dajemy takich rad, chyba że ktoś nas bardzo poprosi i zapyta, albo mm -hmm. zapyta o to, jak ty sobie radziłaś gdzieś w podobnym doświadczeniu. To jest inna sprawa, ale nie dajemy takich Właśnie złotych rad na tej zasadzie, że my gdzieś coś usłyszeliśmy, przeczytaliśmy, czy ktoś inny miał taki kryzys, więc teraz oczywiście z dobrego serca i z dobrej woli chcielibyśmy pomóc i tutaj podzielić się tymi radami. Natomiast w kryzysie często jest tak, że osoba musi znaleźć sobie swój sposób na przeżycie mm -hmm. tego kryzysu, i tutaj ważne jest to, żebyśmy my dali jej na to przestrzeń, żebyśmy byli obok, wspierali, towarzyszyli. Możemy zapytać, czego byś potrzebowała. Może ta osoba nie będzie tego wiedzieć, i to też jest w porządku, bo osoba może nam powiedzieć, że, że nie wie, ale może akurat będzie coś takiego. To mogą być praktyczne rzeczy. My też często nie doceniamy, jak ważne jest to, że nie wiem, jeżeli. Znamy przyjaciółkę, która przechodzi przez trudny moment, jest w żałobie po stracie męża i ma dwójkę dzieci. No to, to jeżeli my zawieziemy te dzieci do przedszkola, to już może być mega wsparcie i to może być ogromna zmiana dla tej osoby. I takie wsparcie praktyczne, że my możemy znaleźć też te miejsca, w których ta osoba, no. Może teraz nie daje rady, albo teraz nie ma siły, albo nie wiem, przyjaciel jest w kryzysie, ja mu przyniosę obiad, mm -hmm. bo on nie ma siły, teraz czegoś ugotować. Na przykład, takie właśnie małe gesty, które mogą się wydawać małymi gestami, a bardzo dużo zmieniają i pokazują też, że my chcemy wesprzeć tę osobę. Hmm, czyli to, o czym mówimy, to te osoby, które doświadczają w ogóle kryzysów, mogą się zgłosić do ośrodka interwencji kryzysowej, mogą zadzwonić na, na telefon właśnie fundacji fundacji waszej, czy w ogóle jakichkolwiek innych też fundacji, bo wiemy, że tych telefonów wsparcia w Polsce jest, jest więcej i jest też na przykład, nie wiem, skierowane do dzieci, do, do młodzieży, hmm. do osób doświadczających przemocy, uzależnień, do mężczyzn stricte, tylko więc you <laughs> dużo jest tych telefonów e, wsparcia, ale wiemy też, że teraz w obliczu tej ogromnej tragedii, jaką jest powódź, e, mamy też dostępną bezpłatną pomoc, na przykład u was w Fundacji Naglesami. Czy mogłabyś powiedzieć więcej o tej pomocy? Tak, u nas w Fundacji Naglesami jedna taka cały czas dostępna, bezpłatna pomoc, to jest to, o czym rozmawiałyśmy, telefon wsparcia powtórzy tutaj Dla wszystkich. 800 108 108, czynny od poniedziałku do piątku, od 14 do 20. Na telefonie dyżurują konsultanci, psycholodzy, Przeszkoleni w interwencji kryzysowej i we wspieraniu właśnie osób w najtrudniejszych momentach życia. Nasz telefon też działa już od 11 lat, więc osoby y, mamy doświadczenie pomocy właśnie w y, tym temacie. Osoby, które tam są, też są odpowiednio przeszkolone, przechodzą y, długie szkolenia, jeżeli chodzi o wsparcie, więc nie ma co się obawiać. I myślę, że ważne, żeby gdzieś tutaj. Korzystać z tej pomocy i teraz też ruszamy takim, z takim programem fundacji, z bezpłatnymi konsultacjami dla osób dotkniętych powodzią. Będziemy mie mieli takie konsultacje dostępne i to będą też konsultacje, które odbywają się online, ale też już na wideo jeden na jeden ze specjalistą. Można porozmawiać. Taka konsultacja trwa 50 minut i właśnie w formie takiej pierwszej interwencji kryzysowej, wsparcia, dowiedzieć się, jak można siebie wspierać i, i co mm. dalej, jeżeli chodzi o. O moje życie, jak ja mogę się sobą zaopiekować. To jest też taki bardzo ważny, bardzo ważna forma wsparcia, z której serdecznie zachęcam do korzystania. I wiem, że też różne inne miejsca także oferują takie wsparcie, więc myślę, że to jest że bezpłatna warto... pomoc. Tak, to jest bezpłatne. Mogę skontaktować się z fundacją i poprosić, tak zapytać się o możliwość takiej konsultacji jeden na jeden interwencyjnej, mówiąc, że właśnie jestem osobą, która doświadczyła. Powodzi, a jeżeli nie jestem osobą doświadczającą powodzi, ale w ogóle doświadczam jakiegoś kryzysu, to mogę skorzystać z telefonu wsparcia. Tak, dokładnie tak. I znaczy osoby, które są dotknięte powodzią, też jak najbardziej mhm. mogą skorzystać z telefonu wsparcia. Ten pakiet konsultacji takich darmowych uruchomiliśmy właśnie w związku z tym e, wydarzeniem, natomiast jak najbardziej zachęcam przede wszystkim do korzystania z telefonu wsparcia, bo on też jest dostępny. Od razu to też nie jest tak, że my musimy się umawiać, że my zadzwonimy w przyszły poniedziałek, o 15, nawet nie ma takiej możliwości, ale możemy w, każdej, w każdym momencie w tych godzinach pracy telefonu wziąć tą słuchawkę i zadzwonić. Więc to mhm. też jest taka forma pomocy, która, jeżeli my czujemy, że jest nam tu i teraz trudno, to my możemy ją od razu otrzymać. Mhm. Okay. I tak jak mówiłaś, to też inne stowarzyszenia, które również oferują taką pomoc powodzianom, osobom, które właśnie doświadczają kryzysu e, bezpłatną. E, wrzucę to też tutaj w, w opisie odcinka, żebyście mogli sobie też oczywiście sprawdzić Państwo to. To mi bardzo dziękuję bardzo za, za tę rozmowę. Mam nadzieję, że osoby, które doświadczają kryzysu będą mogły uzyskać pomoc, a osoby, które myślały, że może tak, a może nie, może coś jest, a może nie. U nich, a, ma, czy miały jakieś, nie wiem, sobie mity czy przekonania na temat tej pomocy, sięgnął po, te, po to wsparcie i no, uzyskają je. Więc dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.